Hejo, hejo, hejo! Hejka dzieciaki, cześć! Fajnie, że jesteście na moim kanale Kocham Zabawki! W dzisiejszym odcinku w roli głównej wystąpi Barbie z Dreamtopii. Ona chyba jest w jakiś piękny strój przebrana. I Stacy, jeśli macie ochotę zobaczyć, jaka przygoda dzisiaj czeka nasze bohaterki, zapraszam Was do obejrzenia filmiku. Życzę Wam miłego seansu. O, dobrze! Zaraz wybieram się do Barbie. O, powiedziała, że ma dla mnie jakąś niespodziankę. Ciekawe, co takiego przygotowała. Ho, może to będzie coś pysznego do zjedzenia. A może to będzie jakaś ciekawa zabawa. No ciekawe. Cóż też ona dla mnie wykombinowała? O, Stacy, powinna być tutaj już niebawem, dlatego ja już się przebrałam. Ubrałam swój przepiękny strój. Mam piękną sukienkę, bardzo mi się podoba. Na spódniczce mam takie tęczowe wzory, jest idealna. Ten mój strój ma jeszcze kilka fajnych dodatków, które z pewnością spodobają się Stacy. Mam takie piękne skrzydełka z tyłu, jakie są liczne. Stacy pewnie będzie zachwycona. A na dodatek mam jeszcze jedną parę takich skrzydełek na wymianę. Są w innym kolorze. Skrzydełka są takie bardziej tęczowe. Te, które mam ubrane, są różowe, a te są takie w kolorach tęczy. Ohoho. Nie mogę się doczekać Stacy miny. Co długo się do tego przygotowywałam, ponieważ potrafią moje skrzydełka latać. Och, uczyłam się tego przez lata, ale dzisiaj w końcu mogę zaprezentować mój popisowy numer Stacy, a potem może wystąpię gdzieś na wielkiej scenie. To dopiero by była przygoda dla mnie. Barbie! Barbie! Gdzie jesteś, Barbie? Och, gdzie ona tu jest? Miałyśmy się umówić właśnie w tym miejscu. Jest już godzina 12, jej nie ma. Barbie! Barbie! No ona musi gdzieś tutaj być, jeśli się ze mną tutaj umówiła. Barbie, no gdzie jesteś? O, to chyba Stacy już tutaj jest. Stacy, tutaj jestem, hej! Chodź tutaj bliżej. Słyszę ją gdzieś, ale nie widzę. Gdzie jest ta Stacy? O, Barbie, tutaj jesteś, witaj! Jejku, jak ty jesteś pięknie ubrana i przebrana. Barbie, cóż to za pomysł? Ale fantastycznie wyglądasz. Masz taką śliczną, barwną i kolorową sukienkę. Chciałam mieć taką. Tak bajecznie wyglądasz. Bardzo ci pasuje taka sukienka. Wow, a ten gorset? A te skrzydła? Skąd ty masz, Barbie, takie skrzydełka? Wow, ten strój jest niesamowity. Tak wiem, myślałam właśnie, tak myślałam, że spodoba ci się bardzo ten strój. Zobacz, przyjrzyj się dokładnie, jakie mam piękne skrzydełka. Stacy, ale to nie koniec niespodzianek. Tak ładnie się przebrałam, nie bez powodu. Przygotowywałam się do tego pokazu od kilku lat, aż w końcu mogę ci pokazać, jaką sztuczkę potrafię. Chcesz zobaczyć? Pytasz się, czy chcę zobaczyć? No jasne, że tak. Pokaż, jestem taka ciekawa. Potrafisz jakąś sztuczkę z tymi skrzydełkami? Ciekawe, co to za sztuczka? Stacy już pokazuje, jaką mam sztuczkę. Zobacz, mam tutaj ładną kokardę. Teraz muszę za nią pociągnąć jeden raz. I uwaga, jesteś gotowa? Już, co się teraz stanie? Jejku, jak to możliwe? Jak to się stało? Barbie, twoje skrzydełka pofrunęły. Jejuś, jak ślicznie to zrobiłaś. Jej, to prawdziwa magia. Naprawdę jesteś ekstra. Tak, moje skrzydełka pofrunęły. Przygotowywałam się do tego występu bardzo długo. Chcesz jeszcze raz zobaczyć? Mogę moją kokardkę naciągać kilka razy, więc jeśli chcesz, to pokażę ci jeszcze raz, jak fruną moje skrzydełka. Barbie, cóż to za pytanie? Oczywiście, że chcę zobaczyć, jak fruną twoje skrzydełka. Zrobiłaś to naprawdę fenomenalnie. Ekstra to wyszło. Jejku, chciałabym to jeszcze raz zobaczyć. W takim razie teraz zamocuj moje tęczowe skrzydełka i zobaczysz, jak druga para moich skrzydełek potrafi fruwać. Dziwne. Teraz swoją kokardkę raz i dwa i trzy razy. Wow, to naprawdę dużo. Moje skrzydełka pofruną bardzo wysoko. Gotowa? 3, 2, 1. Hej, Stacy,
jak Ci się podobał mój pokaz? Moje skrzydełka już kilka razy pofrunęły. Ja jestem zachwycona. Już niedługo wystąpię przed wielką publiką. Nie mogę już się tego czasu doczekać. I jak dla mnie to wyszło genialnie. Bardzo, bardzo spodobał mi się ten pomysł ze skrzydełkami. Świetnie to wygląda i uważam, że z pewnością podbijesz serca w całej publiczności. Och, też tak uważam, ale wiesz, będę musiała na pewno jeszcze troszeczkę poćwiczyć, aby moje skrzydełka pofrunęły jeszcze wyżej, ale jak na razie bardzo mi się to podoba. Stacy, a może Ty byś chciała raz jeszcze naciągnąć moje skrzydełka? Co Ty na to? Mogłabym? Mogłabym? No to jest przecież świetny pomysł. Zgadzam się. Chętnie naciągnę Twoje skrzydełka. Ile razy mogę? Raz, dwa czy trzy? A może 10? Najlepiej sprawdza się, kiedy naciągnie się moje skrzydełka raz albo dwa albo trzy razy właśnie. Wtedy pięknie fruną. Najpierw wkładamy skrzydełka, mogą być znowu te piękne tęczowe i uwaga, naciągamy sznureczek. Raz, dwa, okej, możesz puszczać Barbie, wow! Super Stacy, w takim razie zapraszam Cię na jeszcze większy i lepszy pokaz za tydzień, ponieważ będę miała występ. Dzieciaki, jeśli Wy również lubicie oglądać takie pokazy, koniecznie dajcie lajka, czyli łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału Kocham Zabawki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.